Ten trening pomoże stać Ci się szybszym biegaczem i uniknąć kontuzji. Ja sam w ubiegłym sezonie, wykonując właśnie te ćwiczenia, znacznie poprawiłem swoją technikę biegu oraz uniknąłem poważnych urazów. Chcesz wiedzieć, jak stawać się szybszym, silniejszym, sprawniejszym i bardziej ekonomicznym biegaczem? Zapraszam Cię na 7 ćwiczeń, z których składa się mój trening sprawności. Właśnie skończyłem główną część swojego treningu, czyli 18 km, które wykonywałem dzisiaj na bieżni mechanicznej, i zaraz zabieram się za sprawność. Zazwyczaj bowiem sprawność wykonuję właśnie po jednostkach biegowych. Szczególnie w sezonie przygotowawczym, o czym mówiłem w poprzednim wideo, ważne jest, aby sprawność była bardzo częstym elementem pojawiającym się w naszym planie treningowym. Można również wykonywać ją w dni nietreningowe. O częstotliwości jednak, ilości powtórzeń, obciążeniu czy ilości serii opowiem w późniejszej części wideo. Po co w ogóle wykonujemy taką sprawność? Podstawową jednostką w treningu biegacza jest po prostu bieganie. Nie da się oczywiście tego uniknąć. Natomiast zbyt duża ilość biegania, a zbyt mała ilość sprawności potrafi zahamować nas pod tym kątem, że po prostu zdrowotnie nie dajemy rady. Dlatego też sprawność używana jest przede wszystkim w treningu po to, aby zmniejszyć ryzyko kontuzji, zaadresować nasze słabe strony i poprawić naszą ekonomię biegu poprzez możliwość angażowania większej ilości włókien mięśniowych, które utrzymują naszą prawidłową postawę czy też technikę w trakcie jednostki biegowej. Zaznaczę od razu, że ćwiczenia te są dosyć proste w wykonaniu. Pokażę jednak również prostsze wersje dla tych, którzy nie są w stanie wykonać danego ćwiczenia w końcowej jego formie. Pamiętaj jednak również o tym, aby jeżeli odczuwasz podczas danego ćwiczenia ból, nasila ono Twoje aktualne dolegliwości lub w ogóle nie jesteś w stanie go wykonać, zacznij od bardziej podstawowych form ćwiczeń, zmniejsz liczbę powtórzeń, zmniejsz liczbę serii, a jeżeli ból dalej się utrzymuje, skonsultuj się z fizjoterapeutą, który ustali dla Ciebie indywidualny plan treningowy. W swojej historii biegowej ja sam zetknąłem się ze sprawnością czy też z tak zwanymi ćwiczeniami core bardzo wcześnie, ponieważ już chyba w 14 roku życia zacząłem wykonywać takie treningi. Czy były one w porządku? Oczywiście wtedy nie. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle nie były dostosowane pod kątem swojej specyfiki do tego, co robiłem później w trakcie treningu. Bo uwaga, samo wykonywanie planków, samo wykonywanie glute bridge'ów czy innych bardzo popularnych ćwiczeń wcale jeszcze nie uczyni z Ciebie silniejszego i lepszego biegacza. Jako biegacze powinniśmy skupić się przede wszystkim na treningu, który angażuje nasze kończyny jednonóż, a więc w taki sposób, byśmy mogli pobalansować trochę naszym ciałem i utrzymać aktywność tych właśnie mięśni, które utrzymują naszą postawę czy też technikę właśnie w trakcie biegu. Dlatego też po tym wstępie zapraszam Cię na 7 ćwiczeń, które będziemy wykorzystywać w swoim treningu sprawności. To ćwiczenie jest jednym z lepszych dla poprawy odporności mięśni przywodzicieli na naderwania. Dodatkowo dzięki wprowadzeniu elementu zgięcia biodra angażujemy typowe dla biegania partie mięśniowe. Ćwiczenie wykonujemy dynamicznie, ale jednocześnie staramy się kontrolować wykonywany ruch. Oprzyj się na przedramieniu. Wewnętrzną część stopy położonej wyżej oprzyj o ławkę lub krzesło. Nogę leżącą niżej zegnij w stawie kolanowym. Unieś się za pomocą siły mięśni przywodzicieli opartej kończyny do góry, jednocześnie zginając w biodrze kończynę leżącą niżej. Staraj się zachować jedną linię pomiędzy tułowiem, głową i kończynami. Pamiętaj o naprzemiennej pracy ręki leżącej wyżej. Jeżeli jesteś początkujący, możesz spróbować prostszego wariantu, gdzie opierasz nogę leżącą wyżej o wewnętrzną część kończyny. Dla początkujących 2 serie po 8 powtórzeń na stronę. Dla bardziej zaawansowanych 3-4 serie po 12-15 powtórzeń. O ile w poprzednim ćwiczeniu angażowaliśmy głównie przywodziciele, tutaj angażujemy mięśnie odwodzące. Dzięki temu zwiększamy stabilizację miednicy w trakcie biegu i poprawiamy reaktywność i bezpieczeństwo na zbiegu. Ułóż stopę nogi leżącej niżej zewnętrzną krawędzią na ławce bądź krześle. Noga leżąca wyżej wyprostowana. Unieś się w górę, utrzymując prostą linię pomiędzy głową, tułowiem, biodrami i stopami. Powoli opuść biodra w dół. Powoli ponownie unieś się do góry, jednocześnie zginając w biodrze i kolanie nogę leżącą wyżej. Dla początkujących, analogicznie do ćwiczenia poprzedniego, nogę leżącą niżej można oprzeć nie stopą, a stawem kolanowym. Początkujący powinni zacząć od 2-3 serii po 8 powtórzeń na stronę, zaawansowani 4 serie po 10 powtórzeń. To ćwiczenie nie tylko pomaga poprawić zakres rotacji w stawach biodrowych, ale również zwiększa siłę i zdolności stabilizacyjne mięśni skośnych brzucha. Sprawdzi się idealnie jako przygotowanie do biegania na śliskim podłożu i w złych warunkach. Uklęknij. Chwyć kij na wysokości barków, ręce trzymaj wyprostowane. Powolnym ruchem, utrzymując wyprostowany tułów, wykonaj odwiedzenie kończyny dolnej, następnie ruchem obwodzącym przenieś stopę do przodu tak, aby znalazła się obok kija. Wróć do pozycji wyjściowej, wykonując ruch odwrotny do wyżej opisanego. Dla mniej zaawansowanych dostępna jest wersja z podparciem o oba kije lub po prostu oburącz o ścianę. Początkujący wykonują 2 serie po 10 powtórzeń na stronę, zaawansowani 3-4 serie po 12 powtórzeń. Ćwiczenie świetnie sprawdza się jako zabezpieczenie ścięgna Achillesa przed uszkodzeniem. Dodatkowo wpływa na poprawę siły mięśni brzuchatych oraz mięśni płaszczkowatych, budując jednocześnie stabilizację i równowagę jednonóż. Stań na stopniu jednonóż z kolanem wyprostowanym. Powoli unieś piętę do góry, stojąc na palcach, następnie opuść ją również powoli, poza krawędź stopnia i powtarzaj ten ruch. Aby zaangażować głębokie zginacze i mięśnie płaszczkowate, ugnij staw kolanowy i wykonaj ruch taki sam, jak opisany w poprzednim kroku. Jeśli nie czujesz się wystarczająco stabilnie, możesz użyć podparcia za pomocą kija, bądź po prostu za pomocą ściany. Początkujący wykonują 2 serie z kolanem wyprostowanym i 2 serie z kolanem ugiętym w ilości 6 do 8 powtórzeń. Zaawansowani wykonują 3 serie z kolanem wyprostowanym i 3 serie z kolanem zgiętym w takiej samej ilości powtórzeń. Kolejne ćwiczenie unilateralne, świetnie budujące stabilność, siłę mięśni pośladkowych oraz grupy kulszowo-goleniowej. Jednocześnie wpływa na poprawę utrzymania równowagi w warunkach dynamicznych. Stań na jednej nodze. Do tego ćwiczenia możesz użyć obciążenia w postaci hantli, piłki lekarskiej bądź ketla, czy też butelki z wodą. Powoli zegnij się w biodrze nogi postawnej, utrzymując ściągnięte łopatki i prowadząc ciężar blisko pod udzia nogi postawnej. Jednocześnie ugnij lekko staw kolanowy nogi, na której stoisz. Kończynę znajdującą się w powietrzu przenieś do tyłu i wyprostuj w stawie biodrowym i kolanowym. Następnie pociągnij ciężar wzdłuż podudzia do góry, jednocześnie przenosząc nogę znajdującą się z tyłu do zgięcia z przodu do około 90 stopni. Ciężar trzymany w rękach wypchnij do góry po stronie przeciwnej do nogi wymachowej. Początkujący mogą wykonać to ćwiczenie również bez żadnego ciężaru. Jeśli dopiero zaczynasz, rozpocznij od 2 serii z ilością 8 powtórzeń na stronę. Jeżeli jesteś zaawansowany, zastosuj 3 bądź 4 serie po 10 powtórzeń na stronę z dodatkowym obciążeniem. W tym ćwiczeniu pracujemy głównie nad siłą mięśnia pośladkowego średniego nogi postawnej, ale także nad siłą mięśni skośnych brzucha, które będą chroniły nas w sytuacji szczególnie poślizgnięcia się na niepewnym i niestabilnym podłożu. Stań jednonóż, a kończynę wolną zegnij w stawie biodrowym pod kątem 90 stopni. Gumę zaczep za drabinkę, kaloryfer bądź inny nieporuszający się przedmiot. Powoli wykonaj rotację przeciwko oporowi gumy w stronę nogi zgiętej i dalej, przeciwstawiając się oporowi gumy, wróć do pozycji wyjściowej. Jeśli nie posiadasz gumy albo nie masz gdzie jej zaczepić, postaraj się wykorzystać butelkę z wodą bądź piłkę lekarską. Początkujący wykonują 2 serie po 8 powtórzeń na stronę. Zaawansowani 3 bądź 4 serie w ilości 10 powtórzeń na stronę. Jest to ćwiczenie angażujące w świetny i bardzo obszerny sposób całą grupę mięśni pośladkowych. Jest to również klucz do utrzymania miednicy w prawidłowej pozycji podczas postawienia nogi w trakcie kroku. Oprzyj się obiema rękami o ścianę, o drabinkę lub inny stały przedmiot. Stań na jednej nodze, ugnij ją lekko w stawie kolanowym, następnie zegnij się w biodrze, uginając tułów. Miednicę po stronie nogi znajdującej się w powietrzu zrotuj w dół, w stronę nogi postawnej. Wypchnij kończynę znajdującą się w powietrzu jak najdalej do tyłu i zrotuj stopę do wewnątrz. Jednocześnie wykonaj ruch do tyłu przeciwległą kończyną górną. Wytrzymaj w tej pozycji około 3 sekundy. Następnie przenieś kończynę znajdującą się w powietrzu do zgięcia w biodrze oraz zrotuj ją do wewnątrz, jednocześnie sięgając przeciwległą kończyną górną jak najdalej w górę. Wytrzymaj w tej pozycji 3 sekundy i powtórz całe ćwiczenie. Początkujący wykonują 2 serie po 5 powtórzeń na stronę, zaawansowani od 3 do 5 serii po 8 powtórzeń na stronę. I takie właśnie ćwiczenia wykorzystuję w swoim treningu sprawności, który wykonuję zazwyczaj w tym okresie przygotowawczym 3 razy w tygodniu. Oczywiście są to tylko przykłady i wykonuję również inne ćwiczenia, natomiast te uważam za najbardziej efektywne i najlepiej sprawdzające się w budowaniu sprawności i stabilności u biegaczy. Pamiętaj również o tym, że jeden trening nie uczyni z Ciebie mistrza. Aby odczuwać realne efekty treningu sprawności, powinieneś powtarzać go właśnie minimum 2 razy w tygodniu. Jeśli nie masz czasu, 1 raz wystarczy, ale na zauważenie efektów będziesz potrzebował nawet około miesiąca, jeżeli nie 3 pełnych miesięcy. Wynika to po prostu z adaptacji, które muszą zajść, aby Twoje ciało przyzwyczaiło się do nowych wzorców ruchowych, nowego rodzaju aktywizacji włókien mięśniowych i przełożenie tego na bieg. Także nie zniechęcaj się po pierwszych tygodniach. Jeżeli ćwiczenia będą dla Ciebie trudne, zobaczysz, że już po kilku razach, po kilku wykonaniach staną się one coraz bardziej łatwe. Koniecznie daj znać, jak Ci poszło. Napisz w komentarzu, czy znasz te ćwiczenia, czy stosowałeś je wcześniej, czy może któreś z nich są dla Ciebie nowe. Pamiętaj o ustaleniu odpowiedniej liczby serii i odpowiedniej liczby powtórzeń zgodnie z tym, co powiedziałem na filmie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, oczywiście zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach, gdzie pokażę Wam, jak wygląda moja rutyna mobilności na co dzień. Cześć i zostańcie zdrowi!